Na wyspie Sodor była piękna pogoda. Tomek wraz z Anią i Klarą jechali do parowozowni. Chcieli przywitać się z nową lokomotywą. Nowy parowóz był piękny, błyszczący i miał wspaniałą, mosiężną kopułę. Tomku, poznaj Emilkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Emilko, weź swoje wagony. Twój maszynista musi poznać trasę. Tak jest, powiedziała Emilka. Tomkowi bardzo się podobała. Jedynymi wagonami, które znalazł maszynista, były Ania i Klara. Nie o takie wagony nam chodziło, ale muszą wystarczyć. Ania i Klara poczuły się urażone. Jak to musimy wystarczyć? Emilka jechała ostrożnie po torach. Jak on śmiał tak powiedzieć, szeptały wagony. Tomek zobaczył Emilkę, która ciągnęła Anię i Klarę. Cześć, Tomku! Zawołała Emilka, lecz Tomek był zdenerwowany. To są moje wagony, mruknął pod nosem. Emilka go jednak nie usłyszała. Przejechał Edek, a potem Piotruś. Gdy Emilka się z nimi witała, oni nie odpowiadali. Nie mogła zrozumieć, czemu byli niemili. Zrobiło jej się smutno. Później gruby zawiadowca polecił Tomkowi: pojedziesz do doków po nowe wagony. Nowe wagony? Ale proszę pana... Naprawdę użyteczne lokomotywy się nie kłócą. Tomek nie chciał nowych wagonów. Chciał odzyskać Anię i Klarę. Olek zdziwił się na widok wracającej Emilki. To wagony Tomka, powiedział. To dlatego Tomek był taki niezadowolony, wykrzyknęła Emilka. Muszę go przeprosić. Nie chcę nowych wagonów, nie chcę, powtarzał Tomek. Emilka, która wciąż chciała znaleźć Tomka, została zatrzymana przez nastawniczego. Wygląda na to, że Olek nie zwolnił toru. Zobacz, co tam się stało, Emilko, rzekł nastawniczy. Po chwili Emilka zauważyła, że Olek zepsuł się i utknął na skrzyżowaniu torów. Wtedy usłyszała gwizdek Tomka, który nie miał szans, żeby się w porę zatrzymać. Oho! Emilka naparła na Olka i popchnęła go. W samą porę. Gruby zawiadowca był z niej dumny. Byłaś bardzo dzielna, powiedział. Wspaniała, dodał Olek. Z wielką przyjemnością ofiaruję ci te nowe wagony. Dziękuję panu, odparła Emilka. Przepraszam, że zabrałam Anię i Klarę. A ja przepraszam, że byłem niemiły, powiedział Tomek. Zostańmy przyjaciółmi. Emilka szybko stała się częścią zespołu lokomotyw grubego zawiadowcy.